Idziemy na wieżę widokową. Stoimy tu przy jakiejś opuszczonej cegielni. Przepiękne widoki. Coś niesamowitego. Jakie to wszystko piękne. Powiedz, Kasia, jak tu jest? Kasia mówi, że jest super, tylko się wstydzi. 20. 0 euro. 21 metrów. Ile nas to kosztowało? 0 euro. Idziemy teraz na szachty. Jesteśmy na molo. Pięknie jest, Kasia? Same ryby? Nie ma rybów. A skąd się wzięły stawy na szachtach? No, odpowiedź jest prosta. Skoro obok jest cegielnia, to trzeba mieć glinę. Taka fajna chatka. Coś niesamowitego. W ogóle taka jakaś budowla. W fajnym stylu. Wejście. Jakieś małe wejście. Jakaś werandka czy coś. Odstająca klatka schodowa. Chlewik. Witraże. No coś wspaniałego. Zarośnięte drzewka. I teraz ten widok tutaj od strony stawów. Zaraz wam pokażę. Coś pięknego. No coś niesamowitego. Sprzedaję mieszkanie i kupuję coś dla amatorów kaczuszki w jabłuszkach. Teraz wiadomo, ktoś jest głodny, przyjeżdża tu i bierze kaczuszkę. I kolejny punkt widokowy. Jesteśmy żądni widoków, dlatego stajemy na punkcie widokowym. I uwaga! Z punktu widokowego mamy taki widok. Na co to jest widok? Przepraszam, panie, na co to jest widok? Bo... po prostu jest świetnie. A tam chyba palenisko, można sobie ognisko zrobić. I jeszcze jeden punkt widokowy. Poraczkiem i wspaniały widok. Może nie ten, a tam wieża widokowa.
i słynna cegielnia na szachtach. Znaczy, to co z niej zostało. To co z niej zostało. Ale wchodzić nie będziemy, bo tu ktoś mieszka, to raz, a dwa, tutaj nie wolno wchodzić.